Ze mną jest Adrian Perdion z Bone Studio. Dzień dobry. Jesteś CEO tego studia. Powiedz mi, w jakiej branży działacie? Zasadniczo zajmujemy się animacją 3D, właściwie animacją postaci, ale studio i jego usługi dedykowane są głównie dla branży gier wideo, branży reklamowej i branży filmowej. Okej, powiedz mi, czy w tej branży spotkaliście się z jakimiś dużymi wyzwaniami i jak sobie z nimi poradziliście? Oj, branża growa to są same wyzwania. Co jeden projekt to jakieś kolejne wyzwanie. I najczęstszym problemem jest różnorodność formatów używanych przez klientów, a także różnych oczekiwań względem finalnego efektu. Szukaliśmy jakiegoś takiego rozwiązania, które pozwoli nam budować customowe pipeline'y, które A, będą spełniały nasze oczekiwania, B, będą spełniały oczekiwania klientów, które czasami są naprawdę nietypowe technologicznie, a zarazem będzie także narzędziem, które w każdej chwili będziemy mogli w prosty sposób skustomizować pod jakieś nieoczekiwane potrzeby bądź jakieś R&D, które sobie robimy wewnętrznie. No i tak trafiliśmy na Mobu. Mobu, czyli Motion Builder, dlaczego właśnie się na niego zdecydowaliście i czy wcześniej szukaliście jakichś innych rozwiązań? Wiesz co, tak, szukaliśmy różnych rozwiązań, natomiast Motion Builder okazał się narzędziem, które pozwala na ogromną kustomizację pipeline'u, który został wkomponowany. Pozwala na samodzielne skryptowanie i tworzenie narzędzi, które będą ułatwiały naszą pracę albo spełniały funkcje, które są nam potrzebne. A przy okazji działa stabilnie i bardzo sprawnie, więc właściwie w pewnym momencie był to już no-brainer. Wiedzieliśmy, że musimy użyć Motion Buildera. Co w takim razie chcielibyście zmienić w swoich usługach? Jak moglibyście je poszerzyć właśnie dzięki tym narzędziom? Wiesz co, teraz na czasie jest wirtualna produkcja. I to, do czego bardzo przydaje się Motion Builder, to jest stworzenie takiego łącznika między systemem mock-upowym, na przykład Vicona, a silnikiem graficznym, na przykład Unrealem. Potrzebne jest narzędzie, które robi tak zwany solving i eksport potem gotowych, poprawionych, ustabilizowanych, wysmutowanych animacji wprost do silnika graficznego. I Motion Builder sprawdza się przy tym idealnie. Napisaliśmy kilka swoich skryptów, które usprawniają ten proces, a poza tym jest także bardzo duża ilość pluginów, różnych innych narzędzi współpracujących z Motion Builderem, których można używać. No po prostu no, doskonałe narzędzie, taki kombajn, do którego możesz w każdej chwili przyłączyć kolejny element, no i robisz po prostu zupełnie coś innego i zawsze wiesz, że zrobisz to dobrze. Okej, ze mną na kanapie teraz jest Marcin Panek, CTO Bones. Dzień dobry. Witam. Jak wygląda proces wdrożenia tego rozwiązania u Was, w Waszym pipeline'ie? Rozwiązania Autodesk są podstawowymi narzędziami pracy każdego animatora na świecie. I u nas w studiu daje nam to możliwość łatwego wymieniania się z klientami różnego rodzaju asetami w jedną i w drugą stronę, nie mając żadnych problemów z kompatybilnością. Również animatorzy, którzy przychodzą jako nowe osoby do nas do studia, od razu są wdrożone mniej lub bardziej w wszystkie programy, które są wykorzystywane w studiu, z pominięciem oczywiście własnościowych rozwiązań, które mamy napisane na tych programach, jak każde studio. Okej, skoro pracujecie typowo w pipeline wykorzystującym Motion Buildera, to dlaczego zdecydowaliście się na wdrożenie także kolekcji multimedialnej? Każdy pipeline produkcyjny tak naprawdę jest inny, nawet gry czy to filmy pomiędzy sobą różnią się w tym, jak pewne rzeczy są używane, wykorzystywane, jak ułożony jest cały pipeline i po to, żeby móc dostosować się do bardzo różnych klientów, wykorzystujemy nie tylko Motion Buildera, ale i inne programy, przede wszystkim Maya. I właśnie do tego służy nam kolekcja. W zależności od projektu animatorzy mają przypisywane różne licencje, bądź to samego Motion Buildera, bądź całą kolekcję. Okej, czyli całe te wszystkie rozwiązania opierają się na tym, że chcecie iść w kierunku produkcji wideo w real-time, prawda? Z użyciem całego mock-upu. Dokładnie taki jest cel. Tworzymy na żywo previs, dając wirtualną kamerę do ręki operatorowi bądź reżyserowi. Tworzymy previs, czyli wizualizujemy na żywo w silniku graficznym całą animację 3D. Postać chodzącą po przestrzeni w scenografii, pokazujemy całą scenografię. No a żeby to sprawnie działało, potrzebne są sprawne narzędzia. Stąd Motion Builder.
Jak wykorzystanie narzędzi autodeskowych, właśnie jak Motion Builder czy kolekcja multimedialna, wpłynęła na wasz cały workflow pracy z waszymi animatorami? Wiesz co, pozwoliła nam przede wszystkim dostosować się do standardów branży. Dzięki temu wszystkie materiały, które wypuszczamy, bądź te, które otrzymujemy od klienta, zawsze idealnie wchodzą na nasz pipeline i idealnie z niego schodzą pasując do tego, czego oczekuje klient. No więc po prostu staliśmy się bardzo wygodnym partnerem dla wielu firm, co jest dla nas bardzo istotne. Czyli jeżeli jesteście ogólnie partnerem dla wielu firm, prawda, za tym też przemawiają jakieś sukcesy, zwłaszcza no, aktualnie, gdy mamy dość, że tak powiem, szeroko pojętą pandemię, wymaga to też podejścia indywidualnego do waszego pipeline'u. Jak wyglądają wasze sukcesy w aktualnie panujących czasach? Wiesz co, mieliśmy szczęście w nieszczęściu, że uruchomiliśmy w marcu 2000 roku system mock-upu zdalnego. To jest taki właściwie autorski zupełnie program, który, czy narzędzie, które wymyśliliśmy, które pozwala reżyserować sesję z użyciem trzech kamer umieszczonych na scenie, a także czwartą kamerą, która jest prewizem. Klient siedzi po drugiej stronie komputera, gdziekolwiek na świecie, ma zdalnie sterowane kamery, ma dostęp do chmury z danymi, które spadają z systemu i może swobodnie produkować animacje, które są mu potrzebne do jego projektu. Okazało się, że jest to idealna odpowiedź na potrzeby rynku, bo w momencie, kiedy zamknięto granice, wstrzymano komunikację lotniczą między krajami, no, dla wielu producentów to stało się ogromnym problemem, że nie mogą pojechać zrealizować sesji. I my wjechaliśmy z naszym narzędziem w tym momencie akurat na rynek, co idealnie spotkało się z oczekiwaniami klientów. To, co jest ważne, to wiadomo, nie wszyscy klienci pracują w Unrealu bądź w Unity. Czasem pracują w 3D Maxie bądź w Maya. Więc asety, które nam przysyłają, nie zawsze są dedykowane do silników graficznych. Najczęściej są idealnie dedykowane do narzędzia Autodesku. A my, mając zdalne narzędzie, mając podpiętą wirtualną kamerę, Previs całej animacji, jesteśmy w stanie zrobić już na etapie motion buildera nawet bez tekstur. Po prostu same mesze wrzucone na scenę, do tego origowane modele, które animujemy na żywo mock-upem i oczywiście poprawiamy jeszcze te animacje narzędziami, jakimiś toolami wszytymi w motion buildera, no sprawia, że po drugiej stronie klient nie tylko wie, że dostał świetny aktorski performance, ale już na tym etapie widzi, czy ta animacja będzie się ruszała i będzie wyglądała tak, jak on tego oczekuje. Can't be better. Okej, czyli można powiedzieć, że wprowadzenie i ustandaryzowanie waszego pipeline'u w oparciu właśnie o Motion Buildera otworzyła wam tak naprawdę drzwi do coraz większych klientów, prawda, i coraz większych produkcji. Tak, a przy okazji tego także jest jakimś rodzajem potwierdzenia tego, że dążymy do tego, żeby dostarczać najwyższą jakość i wykorzystywać top level narzędzia, a poza tym też uwiarygadnia nas jako ludzi, którzy robią dobrą robotę. Bo jeżeli ja w mobu mogę od razu prewizualizować to, co spada ode mnie z systemu mock-upowego i klient widzi, że to działa i wygląda fajnie, no to jest dokładnie to, czego on potrzebuje. Okej, czyli podsumowując, jakbyś miał już tak na koniec wymienić trzy duże projekty, w których braliście udział i możecie je uznać za wielki sukces. Tak z pamięci. Potrafiłbyś powiedzieć? No pewnie. Z takich najświeższych projektów to jest przede wszystkim Green Hell, gra wideo. Oczywiście Medium, które jest takim najświeższym projektem, który wyszedł od nas. No i myślę, że zostańmy przy tych dwóch na chwilę obecną, bo jest jeszcze kilka fajnych perełek, ale w tej chwili nie mogę o nich powiedzieć. Także wrócimy do rozmowy za miesiąc i wtedy podam Ci tytuł. Super. Bardzo dziękuję, że mogłeś się podzielić tym Twoim doświadczeniem w tej sferze. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję za rozmowę i myślę, że warto podkreślić, że współpraca z PCC i z Autodeskiem na etapie kupowania licencji na oprogramowanie to czysta przyjemność. I mogę nie tylko oprogramowanie polecić, ale także customer service. Bardzo miłe słowa. Bardzo się cieszę, że mogłem z Tobą przeprowadzić tą rozmowę. Dzięki bardzo. Dzięki. Pisanka. Tak jest.